Jak co roku 12 marca obchodzimy Dzień Wyzwolenia Wejherowa spod niemieckiej okupacji. Uroczystości upamiętniające odbyły się na skwerze obok czołgu przy ulicy Strzeleckiej w Wejherowie. W trakcie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz przewodniczący Rady Kombatanckiej i osób represjonowanych Stanisław Harasiuk. Na zakończenie ceremonii złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy I Brygady Pancernej Wojska Polskiego oraz na Starym Cmentarzu przy ulicy 3 Maja i na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa.